Moi drodzy, musicie uważać, muszę wam coś powiedzieć. Kategorycznie, jeżeli ktoś wyśle wam peta, nie klikajcie tych giftów, żeby je usunąć, bo wtedy definitywnie usuwacie peta. Zostało to przetestowane w ogóle przez tą osobę tutaj, tego Mawa, którą oglądamy jego film. Słuchajcie, tu trzeba mu lajka zostawić, Maw TV. Popatrzcie sobie, on testuje to, słuchajcie, mianowicie z fejkowego konta wysyła sobie peta na główne konto. Czy tam na odwrót, i zobaczcie, tu jest ten pet i jak klikniecie ten ikonkę tego koszyka, żeby usunąć, to ten pet nie wraca do osoby, która wam wysłała peta. On zostanie definitywnie usunięty, słuchajcie. Widzicie, on nie ma tu tego peta, którego usunął, więc to usuwa permanentnie pety. Więc nie róbcie tego. I Digito zrobił coś takiego, że popatrzcie, on miał 100 wiadomości, wszystko to huge pety były, żeby podpisywał ludziom te huge pety, słuchajcie. I on tutaj, zobaczcie sobie, tu naprawdę huge rainbow hacked cat, naprawdę tu tak mega pety miał, że on się wkurzył po prostu. Huge dragony, zobaczcie jakie pety tutaj są, huge, i te huge, słuchajcie, i on tutaj, zobaczcie sobie, gdzie to jest, gdzie on tu jest, on klika tą ikonkę tego koszyka, słuchajcie, Jezus, jasny gwint, ja nie mogę, patrzcie, kliknie na to i jest. Are you sure you want to delete all messages? You cannot undo this. I on, słuchajcie, zrobił to, patrzcie, usuwał, kliknął jest i to jest usunięte. Wszystkie 100 huge petów poszło się paść. Nie ma, nie wrócą. Te pety, słuchajcie, nie wrócą do osób, które, do tych widzów, które mu wysłały te pety. Te pety zostały definitywnie usunięte. Jeżeli wejdziecie na film tego, jego, ten film Digito, I Got Secret Bleed, to on wyciął ten kawałek. W tym filmie już tego momentu, gdzie on usuwa te pety, nie ma, słuchajcie. To było 3:40, to jest w tym miejscu, słuchajcie. I teraz tego nie ma. Zobaczcie sobie, jak przejedziemy, 3:40, to jest scena, jak on idzie na Trading Plaza, nie ma tej sceny, gdzie on usunął te pety, słuchajcie, uważajcie na to, nie róbcie tego, bo masakra.